Siemano mordeczki, witam Was w kolejnym materiale. Dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć o błędach, które są najczęściej popełniane przez początkujących fotografów. Kiedy pierwszy raz odkrywamy Lightrooma i jedziemy po kolei sobie tymi suwakami, bawimy się w pierwszą naszą obróbkę zdjęć, dochodzimy w końcu do takiego suwaka, który się nazywa Clarity. No, ten suwak jak odkryjemy, to naprawdę robi najlepszą robotę, jeśli chodzi o foty. Patrzymy, jaki daje efekt i efekt jest po prostu powalający. To wygląda tak dobrze, że od razu lecimy na maksa z nim, ile się da. Taki protip, jak będziecie eksportować zdjęcie i chcielibyście ten efekt, żeby był jeszcze lepszy, eksportujecie zdjęcie raz, wczytujecie, znowu Clarity 100 i eksportujecie jeszcze raz. Macie naprawdę dobre zdjęcie. A tak na poważnie, bez przesady, na ten suwak należy bardzo uważać, bardzo często początkujące osoby właśnie po odkryciu jego zaczynają go nagminnie używać i bardzo często ten efekt tak naprawdę psuje to zdjęcie. Ja sam pamiętam swoje pierwsze zdjęcia, jak odkryłem ten suwak, jak wyglądały moje zdjęcia przy jego użyciu. Teraz staram się używać tego suwaka tylko wtedy, kiedy jest to konieczne. Czasem można dodać trochę klimatu tym suwakiem, żeby wyostrzyć, wzmocnić to zdjęcie, ale dość delikatnie. Fajnie jest go użyć na przykład lokalnie, w danych miejscach, na przykład kiedy wydobywam wodę, co widzieliście pewnie też w moich tutorialach na YouTubie. Staram się zaznaczyć lokalnie samą powierzchnię tafle wody i żeby to odbicie było troszkę mocniejsze, to delikatnie używam tam Clarity. Ale na pewno nie eksportujemy dwa razy i nie robimy Clarity na 100. Jak już jesteśmy przy suwakach, kolejnym suwakiem, który może nas bardzo szybko zdradzić, jest to winieta. No najlepiej jak ona będzie super na maksa mocna, a jeszcze lepiej jak ją zrobimy białą. Ten efekt jest po prostu powalający i wygląda to rewelacyjnie. Niestety tak nie jest. Na winietę trzeba bardzo uważać, subtelnie i delikatnie. Ona ma pomóc skupić wzrok nasz w centrum kadru jako odbiorcy, natomiast nie można z nią przesadzać. Kolejne błędy popełniane przez początkujących fotografów wiążą się z kadrowaniem. Bardzo często jest tak, że jako początkujące osoby zaczynamy kadrować dość ze skosa. Myślimy, że wtedy ujęcie, które jest ze skosa skadrowane, im bardziej skośne, tym bardziej dynamiczne. No niestety tak nie jest. Warto jest świadomie kadrować i uważać na te skosy. Na początku warto się nauczyć prostych kadrów, tak aby wszystkie linie były ładnie proste, wszystko się zgadzało, a dopiero później, jak zdobędziemy trochę doświadczenia, zastanowić się, żeby to dobrze wyglądało i delikatnie popróbować skośnych kadrów. I jak już jesteśmy przy kadrowaniu, to kolejna rzecz, chodzi o obiektyw. Bardzo często jest tak, że kiedy dostaniemy szerokokątny obiektyw, to od razu zapadamy, po prostu zakochujemy się w nim. Robimy wszystko na szeroko, zaczynamy zniekształcać, bo ten efekt nam się podoba, a wcale to nie jest pożądany efekt, żeby na wszystkich zdjęciach był. Na przykład dodając reportaż ślubny, używam różnych ogniskowych i bardzo często jest tak, że wrzucę kilka zdjęć, na przykład z ogniskowe 14 mm, gdzie jest bardzo szeroko, ale też załóżmy 10 zdjęć na 300 zdjęć, których oddaję. Ten efekt jest fajny, pewne rzeczy można pokazać, natomiast nie można z nim przegiąć. Tak jakbyśmy oddali cały reportaż ślubny w formie robionych przez rybie oko. Niestety, no to nie będzie dobrze wyglądać. Wszystko będzie zniekształcone, nic nie zachowa swoich proporcji. Efekt ciekawy, fajny, ale używać go z umiarem. Jak już jesteśmy przy szerokim kącie, to bardzo częstym błędem jest, że fotografujemy coś na szeroko. Jeśli robimy portret na przykład, po pierwsze na szeroko, no nie do końca to się nadaje do portretu, bo zniekształca twarz. Druga rzecz, właśnie podchodzimy bardzo blisko tej osoby. Twarz jest rozciągnięta, źle to naprawdę wygląda. Nie fotografujemy szerokim kątem i z bliska twarzy. Jako początkujący fotografowie jesteśmy pewni, że nasze zdjęcia są na pewno rewelacyjne i koniecznie ktoś będzie je chciał ukraść. To jest strasznie istotne, żeby zabezpieczyć swoje zdjęcie znakiem wodnym. I najlepiej niech ten znak wodny będzie tak duży, że nic na tej fotografii nie będzie widać, tylko że znak wodny, żeby wiadomo kto to zrobił, bo to zdjęcie nam na pewno ktoś może ukraść. Ze znakiem wodnym trzeba bardzo uważać. Ja sam wiem po sobie, że tam nawet teraz mi się wyświetla przykład, jak wygląda mój pierwszy znak wodny. Na szczęście starałem się, żeby był stonowany i nie odciągał bardzo uwagi od zdjęcia, ale dziś już wiem, że go nie używam i nie oznaczam swoich zdjęć, bo nie mam takiej potrzeby. Najlepiej jeszcze jak ten znak wodny z Comic Sansem oczywiście zrobiony, no to już wtedy czcionka wyrafinowana i wygląda naprawdę rewelacyjnie. Generalnie znak wodny możemy jak najbardziej dodawać, ale pamiętajcie, z umiarem, to nie jest najważniejsza rzecz na zdjęciu. On ma tylko podpisać to zdjęcie na wypadek, gdyby ktoś chciał z niego skorzystać bez naszej zgody. Najczęściej jako początkujące osoby nie mamy super jasnego obiektywu, żeby fajnie rozmyć tło i lecimy z kitowym obiektywem. Co się z tym wiąże? Nie mamy rozmytego tła, więc z pomocą Photoshopa zaczynamy bawić się i wycinać postacie z tła, aby to tło fajnie rozmyć. Niestety bardzo często robimy to źle, nieumiejętnie i wygląda to naprawdę sztucznie. Nie róbmy takiego zabiegu, a jeśli już go robimy, to przyłóżmy się do tego. To nie jest takie trudne, zależy w jakich warunkach, ale też nie jest łatwe. Bardzo szybko można przegiąć
i na to należy uważać, żeby to dobrze wyglądało. Kiedy już uzyskamy jakiś efekt, warto jest go na chwilę zostawić, odpocząć, zostawić to zdjęcie na jeden dzień i wrócić do niego i zobaczyć, czy ono naprawdę nam się jeszcze podoba. Bo bardzo często jest tak, że nabierzemy na chwilę dystansu i stwierdzimy, że ten efekt jest tandetny. Jak można coś takiego opublikować? Gdybyśmy to zrobili tuż po edycji, od razu byśmy opublikowali, pochwalili się całemu światu, a tak naprawdę wcale to nie musiała być dobra publikacja. Ten odcinek był bardzo mocno skondensowany. Jeśli Wam się podobał, zostawiajcie łapkę w górę, dzwoneczek, subskrypcję. My widzimy się w kolejnym materiale. A jeśli pominam jakichś takich błędów, które prawie każdy fotograf początkujący popełnia, napiszcie w komentarzu, chętnie się o nich dowiem i może wspomnę w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, hej!